Czy ten jeden konsultant jest w stanie rzeczywiście pomóc we wszystkim? Tak samo, czy ten jeden sprzedawca jest w stanie cały proces sprzedaży sobie ogarnąć? Na pewnym etapie w firmach zaczyna się ten poziom wiedzy, jest potrzeba, żeby ten poziom wiedzy był bardziej wyspecjalizowany. Znaczy, dużo właścicieli firm myśli, że jest być w stanie, że jest w stanie być ekspertem we wszystkim, ale kiedyś na taki quote natrafiłem Billa Gatesa, który powiedział, że tak naprawdę biznes zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy zatrudniać ludzi lepszych od siebie w poszczególnych elementach. Słuchacie podcastu Efekt Synergii w Biznesie, tworzonego przez Pawła Pachowicza i Adriana Micka. Rozmowy o maksymalizowaniu Twojego biznesowego potencjału poprzez dostęp do praktycznej wiedzy i społeczności ekspertów branżowych. Cześć Paweł. Cześć Adrian. No i dzisiaj mamy następny temat, Paulo Coelho podcastów. Właśnie nie, bo nie będzie 6 sposobów na więcej leadów, czy 8 sposobów na to, jak możesz zmienić swoje życie, swoją firmę, czy 5 cech idealnego dyrektora, czy tam sprzedaży. No, nie. Jakby to jest też fajne, u nas mniej fajne, ale to też jest fajne. Natomiast zróbmy po prostu rozmowę, z której każdy sobie wyciągnie swoje wnioski, a my po prostu zbrainstormujemy i jakby szczerędżujemy różne punkty widzenia i tą wiedzę, którą ty masz, i tą wiedzę, którą ja mam, na temat tego, co się naszym zdaniem obecnie dzieje na rynku w kontekście sprzedawcy, człowieka orkiestry w nawiasie, czy to jeszcze ma sens, ale tak samo w konsultingu. Dobra. Jeden konsultant, czyli tego jednego konsultanta można porównać do tego jednego sprzedawcy, który robi wszystko. Aha. Czy ten jeden konsultant jest w stanie rzeczywiście pomóc we wszystkim? Tak samo, czy ten jeden sprzedawca jest w stanie cały proces sprzedaży sobie ogarnąć? Uwaga, hint, mnie się wydaje, że nie. Mnie się wydaje, że czas człowieka orkiestry i czas jednoosobowego konsultanta trochę się skończył. On pewnie ma sens w firmach, które nic nie wiedzą. Nie? Albo że jakby mają bardzo niski jakby poziom zrozumienia tego, co trzeba robić, żeby się rozwijać, to okej, to tam taka osoba z taką trochę ogólną wiedzą mimo wszystko, no bo jednak jest... Może też nakierować bardziej. Może pomóc, tak. Może nie, pomóc, to może pomóc. Tak. Natomiast na pewnym etapie w firmach zaczyna się ten poziom wiedzy... jest potrzeba, żeby ten poziom wiedzy był bardziej wyspecjalizowany. Zgadza się. Rzekłbym nawet, że jeżeli mamy takich konsultantów, to może być dosłownie 2 czy 3 konsultantów od jednej danej rzeczy, ale każdy jest od innego etapu w tej jednej danej rzeczy. No, tak. To jest już w ogóle kolejny level, jakby ponad jeszcze, czyli moglibyśmy powiedzieć, że level generalisty to jest level 1, level różnych specjalistów do różnych etapów to jest numer 2, a level różnych specjalistów do różnych etapów tych etapów... Ale skomplikowałeś. Ja już tego nie kojarzę, ale to fajnie jakby było tematem dzisiejszej naszej pogadanki. To Paweł, to powiedz w takim razie, bo wyraziłeś swoją opinię już na samym początku, to może jakiś argument byś podał do naszych widzów i naszych słuchaczy. Zapraszamy na YouTube, zapraszamy na nasze platformy podcastowe. Dlaczego właśnie myślisz, że ten czas tego generalisty w sprzedaży, czy tego jednego handlowca one man army... Nawet nie w sprzedaży, bo wiesz, ja mam tutaj nawet w rozumienie... Sprzedaż to jest tylko jeden pewnie z 50 elementów funkcjonowania firmy, więc też... A wydaje mi się, że niestety w Polsce ten konsulting jest często sprowadzany do sprzedaży, może do marketingu. Nie? Do zarządzania trochę. W zarządzaniu jeszcze coś tam się liźnie, ale jest dużo innych tematów, które są super istotne, takie jak na przykład komunikacja w biznesie. Na przykład. Gościliśmy Agnieszkę. Tak, było super. Było super. I kto oglądał, ten wie, że to jest istotne, zwłaszcza... Nie tylko w dużych, w dużych organizacjach, natomiast w dużych może mieć większe przełożenie na to, jak ta organizacja będzie się rozwijać, a w małych może przyspieszyć proces rozwijania się. Więc Paweł, dlaczego ten człowiek orkiestra?
według ciebie nie jest już okej? Człowiek orkiestra w sprzedaży oraz człowiek orkiestra w konsultingu. Tak. Nie wiem, jak to lepiej jeszcze wyjaśnić, ale no, wydaje mi się, że nie jest okej dlatego, że nie jest w stanie być ekspertem we wszystkim. Znaczy, dużo właścicieli firm myśli, że jest być w stanie, że jest w stanie być ekspertem we wszystkim, ale kiedyś na taki quote natrafiłem Billa Gatesa, który powiedział, że tak naprawdę biznes zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy zatrudniać ludzi lepszych od siebie w poszczególnych elementach. Tak żeby, samo... żeby to powiedzieć, to w ogóle tak. Trzeba już swoje ego gdzieś tam zakopać, a żeby to wdrożyć, to już w ogóle. To jest chyba też, podobna dewiza jest chyba też w Netflixie, gdzie oni mówią, że będziesz z nami pracował, dopóki nie znajdziemy kogoś lepszego. Coś takiego tam było, tak? Czyli cały czas jest na ten skill, jest fokus, ale wracając znowu do tych ludzi orkiestr, ludzi nie orkiestr. No, teamów nie orkiestr. Teamów składających się, właśnie, bo może człowiek orkiestra to jest jedno dobre określenie na tego konsultanta, który może mieć duży przekrój wiedzy, może pomóc firmie na przykład na początku swojej drogi, ale później potrzebny już jest zespół, czyli potrzebna jest orkiestra, która ma swojego dyrygenta i ma tych muzyków w środku. Skomplikowana nomenklatura. Ale to się zgadza, no. Myślę, że możemy tak popatrzeć właśnie na firmę, że ta firma składa się z tylu instrumentów i trzeba wiedzieć, jak na tych instrumentach grać, tak? Tak, no to tutaj... I to jest takie niby oczywiste, natomiast jakby nie jest oczywiste, tak mi się wydaje, że rzeczywiście sprzedaż, marketing, zarządzanie rozumiemy, natomiast że w organizacjach jest jeszcze kilkanaście innych obszarów, tak, które wymagają zaopiekowania, no to chyba nie rozumiemy, a to wydaje mi się, że głównie dlatego, że mało kto mówi o konsultingu dla większych i bardziej rozbudowanych struktur. Tak. Ja mam przykład. Tego, co teraz powiedziałem? Tak, tak. Chciałbym podać przykład, który też odnosi się trochę do tego, co ty powiedziałeś wcześniej. Odnośnie tych ludzi, którzy mają jakiś tam właśnie ogólny pogląd albo mają bardzo specyficzny pogląd na dany element firmy i mogą go skonsultować. Firma, z którą kiedyś pracowałem, miała takiego konsultanta i ten konsultant był odpowiedzialny za pewien proces. Za jeden wycinek w jednym dziale. Tak? Okej. Okay. No to już wyspecjalizowany konsultant. Jest wyspecjalizowanym konsultantem. I w tej, nie chcę oczywiście wchodzić, prawda, w szczegóły, tak? Ale w tej... Potem mi powiesz. Potem ci powiem. Albo powiesz, na ucho. Nikt nie usłyszy. Nikt nie usłyszy. Nikomu nie powiem. I w tej jednej wyspecjalizowanej rzeczy ten konsultant był bardzo dobry. Ta firma była bardzo zadowolona z jego wyników, z jego całego konsultingu i z tego, jak on im pomagał to stworzyć, ale już po pewnym czasie pracy z tym konsultantem ta firma powiedziała wprost, że zaczyna widzieć, bo zaczęła tego konsultanta angażować do coraz szerszego spektrum, połączonego z tym jego obszarem, ale jednak nie był to obszar w 100% związany z tym, co on robił u nich oryginalnie, tak? I jak ta firma zaczęła poszerzać sobie to spektrum, to zaczęła po prostu mówić, że oni już widzą, że ten konsultant do tych innych rzeczy podchodzi szablonowo. Czyli nie ma już takiej wiedzy stricte związanej z tymi obszarami. Coś wie, ale bardziej jest to wiedza ogólna i stosuje bardziej takie podejścia, które są ogólne. Mimo że był bardzo dobrym konsultantem, wtedy, jak pracował w tamtej firmie. W tym swoim zakresie dowoził bardzo dobre rzeczy, bardzo dobre wyniki. No i to też właśnie dało mi teraz do myślenia, że rzeczywiście tak jest. Jesteśmy dobrzy w jakimś tam danym zakresie, ale nasza rola może się czasami skończyć. I też czasami słyszałem o takich sytuacjach, że okej, mamy właśnie jednego, dwóch, trzech konsultantów, bierzesz tego jednego, bo on jest dla ciebie dobry w tym momencie, tak? Ale za 6 miesięcy spotykamy się, siadamy do stołu i prawdopodobnie już ten konsultant nie będzie ci potrzebny. I będzie ci potrzebny ten drugi konsultant. Tak, ale to znowu wydaje mi się, że to się sprowadza do tego, że jeżeli nie wiesz nic, no to taki konsultant nawet z taką wiedzą ogólną z różnych obszarów i tak ci pomoże usystematyzować, i tak ci pomoże zmienić firmę. Natomiast
w organizacjach, które są jakby bardziej złożone i bardziej świadome. Bardziej świadome, zwłaszcza. No to niestety się już nie sprawdzi, bo ten konsultant taki ogólny po prostu no, nie będzie w stanie wejść w te szczegóły na tyle, żeby je rozwinąć. I też ja podam taki przykład też z mojego doświadczenia zawodowego, że często jak rozmawiam z klientami, którzy na przykład zajmują się digitalizacją czy transformacją, tak? Cyfrową. Mają przygotować taką roadmapę digitalizacji w firmie. I oni sami mówią, ja tego nie jestem w stanie zrobić, bo tych obszarów w tej digitalizacji jest 50 różnych. Tak. Bo są jakieś zbieranie danych, wizualizowanie danych, jakieś urządzenia IoT, które zbierają te dane. I ta osoba mi powiedziała, że ona ma to przygotować, ale nie jest w stanie tego zrobić, bo nie jest w stanie nadążyć za każdą z tych bardzo rozwijających się sfer digitalizacji czy cyfryzacji. Ale ja też mogę podać ze swojego życia przykład. Właśnie... A to jest też, by the way, dobry sposób na prospecting. Tak. Jeżeli chcielibyśmy takiej osobie coś sprzedać, no to można zahaczyć o to, że ona może nie wiedzieć tak naprawdę tych wszystkich ciągle zmieniających się elementów digitalizacji i ona może oczekiwać tego, że ktoś jej to powie, zamiast sprzedawać jakieś rozwiązanie, którego ona jakby nie umie jeszcze odnaleźć w tej całej mapie, roadmapie digitalowej. Tak, 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 zgadzam się. No, ja też daleko nie muszę szukać przykładów, bo nawet na rynku e-commerce'u, który znam dobrze, jest spektrum, jest takie stanowisko, które nazywa się e-commerce manager, tak? I mimo, że to jest e-commerce manager, to w każdej firmie on może być specjalistą od trochę innych rzeczy. W jednej firmie to będzie e-commerce manager typowo technologiczny, czyli będzie znał się dobrze na technologii, w której funkcjonuje ich cała infrastruktura, sklep, czy tam system B2B, tak? I będzie dobrze nadzorował zespół techniczny, będzie dobrze implementował nowe funkcjonalności, będzie to dobrze komunikował do zarządu. Ale z drugiej strony może być e-commerce manager, który jest bardzo marketingowy, czyli zna się bardzo dobrze na marketingu. I dobrze wie, jak robić kampanie, wie, jak nadzorować agencje marketingowe, wie, jak wyznaczać odpowiednie KPI-e dla nich, wie, jak ich monitorować, wie, jak to wszystko do zarządu przedstawiać i jak po prostu negocjować kolejne budżety pod kolejne akcje marketingowe, jak mierzyć efektywność. Ale to jest znowu osoba, której może zabraknąć w cudzysłowie wiedzy po tej drugiej stronie, bardziej technicznej. Tak? I tutaj też widzimy, to nawet nie mówiąc już o konsultingu czy o sprzedaży, ale mówiąc nawet o specjalizacji samych stanowisk w firmie, to już widzimy, że spotykając się z jednym, na przykład taki konsultant sprzedaży, czy konsultant czokolwiek, powiedzmy e-commerce konsultant, zarządzania, no. Idąc do osoby, która ma w stopce maila e-commerce manager, może się spotkać z dwoma różnymi końcami spektrum, tak? I może się okazać, że mimo, że jest specjalistą, bo co jeżeli taki konsultant, na przykład konsultant e-commerce, weźmy taki przykład, pójdzie i ma świetną wiedzę marketingową, pójdzie do e-commerce managera i ten e-commerce manager też ma świetną wiedzę marketingową. Może być tak, że raczej mu nie pomoże, tak? Ale no, technicznemu e-commerce managerowi myślę, że jak najbardziej. I w drugą stronę. Konsultant e-commerce technologiczny na pewno bardziej pomoże. No, tak, dokładnie. Czyli wchodzimy już jakby w takie szczegóły. Na pewnym etapie rozwoju organizacji nierozsądnym jest wiara, czy wierzenie? Wiara. Nierozsądnym jest wiara? Wiara. Mi się to nie spina. Ale wiara, okay. Tak, nierozsądne jest. Nierozsądne jest myślenie, że jednoosobowy zespół konsultingowy pomoże firmie we wszystkim. Na pewnym etapie jego wiedza będzie niewystarczająca i tak jak organizacja się rozwija i ma coraz więcej osób, coraz więcej stanowisk, tak samo wydaje mi się, że konsultowanie większych podmiotów, bardziej złożonych, wymaga większego rozczłonkowania tej wiedzy. Zgadza się, ale muszę, bo chcę powiedzieć. Muszę to koniecznie powiedzieć, Dobra. bo
trafiłem na ogłoszenie na pracuj.pl. Szukasz pracy? Nie, ale chciałem sprawdzić, czy, bo słyszałem o tym, że są takie ogłoszenia typu tam dyrektor sprzedaży, marketingu, zarządzania i czegoś tam. O którym też kiedyś rozmawialiśmy w jednym z naszych podcastów. Myślę, kurczę, to jest jakaś patologia, ale to jest trochę patologia, że jest takie małe, niewielkie zrozumienie, że to jest marketing, sprzedaż, zarządzanie, operacyjny i to jest dyrektor od wszystkiego. Tak. I znalazłem ogłoszenie, prawdziwe ogłoszenie z pracuj.pl. Na prawdziwego dyrektora sprzedaży? Czekaj, na prawdziwego człowieka orkiestrę. Okej, okay, dobra. Czyli nazwy firmy nie wymienię. Dobra. Ale znam. Dobra. Nazwę firmy. Okej. Okay. I stanowisko, na które ta firma szuka kandydata, to jest człowiek, i to jest cytat, to jest stanowisko. Człowiek orkiestra od business developmentu, sprzedaży i marketingu. To jest jedna osoba. Jest jedna osoba. Okay. Człowiek, orkiestra od business developmentu, sprzedaży i marketingu. I są firmy, które takich ludzi szukają. Albo myślą, że to jest jakiekolwiek rozwiązanie tego, co chcą w tym momencie robić, co jest trochę przerażające. Sam tytuł tego stanowiska mnie przygniótł z dwóch powodów. Powiem dlaczego z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że składa się on przynajmniej z 7 różnych stanowisk. To jest jedno. Są jeszcze podstanowiska w tych stanowiskach. Tak, dokładnie. Z 16. Dokładnie. Już nie wspomnijmy o ABM-ie i innych rzeczach. Więc to jest jedna rzecz, czyli 7 osób w jednej. Dosłownie zespół weselny w jednej osobie. A drugie to jest to określenie człowiek orkiestra. To może sugerować mi dwie rzeczy. W głowie podświadomie, mówię o takim podświadomym skojarzeniu, które mi się od razu pojawiło w głowie. To albo jest zamierzony wynik HR-owy, żeby zmiękczyć tą ofertę, żeby ona się po prostu wyróżniła, no bo nikt nie tytułuje swoich... To jest brak świadomości. Tak, to nikt nie tytułuje po pierwsze swoich ofert w taki sposób. I to jest sposób na świadome wyróżnienie się jednak. Tak? Ale z drugiej strony, no to właśnie może sugerować brak świadomości. Ale świadome wyróżnienie się, jakby ktoś... może są takie osoby, które czytając to powiedzą, To chyba ja. Sprzedaż, marketing, business development, sprzedażą, Mi się wydaje, że to może być świadome właśnie, że to jest ten człowiek orkiestra, ale z drugiej strony może sugerować brak świadomości, że coś takiego może odstraszyć znowu z drugiej strony osobę. Ludzi, którzy wiedzą, z czym się wiążą te poszczególne pozycje, na 100% ktoś, kto jest równie nieświadomy jak ta firma, która takiej osoby szuka, to wtedy się dogadają. Tak samo, nie będzie efektów niestety. Tak samo mogli zatytułować tą ofertę przynieść, wynieść, pozamiataj, jak to się mówi, bo miałoby to podobny wydźwięk. Przynieść, pozamiataj w sprzedaży, pozamiataj w business developmentie i w marketingu. Przynieść, pozamiataj w marketingu. Tak, dokładnie. Więc no niezbyt fajna oferta, ale przypuszczam, że takich ofert jest setki, jeżeli nie tysiące. Mi się wydaje, że znalazłem taką perełkę, wydaje mi się, że już w obecnych czasach to jest mniej popularne, chociaż pewnie jest. Ja bym w ogóle podsumował już, bo ciekawy był taki O tym temacie można ogólnie rozmawiać bardzo długo, można szukać różnych przykładów, bo ty pewnie masz ich 500, ja pewnie mam drugie 500. Bardziej chodzi o to, żeby się pewnie zastanowić, jak się pewne decyzje podejmuje. Bardziej jak się na początku tej drogi, super. Na początku tej drogi wydaje mi się, że jednoosobowy konsultant jak najbardziej wniesie dużą wartość. Natomiast na pewnym etapie ten jednoosobowy po prostu już nie wystarczy. Tutaj też taki cytat, nie wiem, czy dokładnie go powtórzę słowo w słowo, natomiast przeczytałem kiedyś, że firmy są tam zakładane, budowane przez generalistów, ale specjalizowane już są. Rozwijane. Ale skalowane są przez specjalistów.
Zgodzę się w 100%. Na początku jednak w startupie musisz mieć ludzi orkiestry, którzy są w stanie też żonglować swoimi rolami, bo środowisko jest bardzo dynamiczne. Tak? Ale jednak po tym podsumowaniu chciałbym jeszcze raz podsumować. Jeszcze raz chciałbyś podsumować podsumowanie? Chciałbym coś dodać, bo teraz mi też przyszło do głowy, że to jest mocno, dobrze rozumiane na przykład w marketingu, ale nie zrozumiane w sprzedaży, no bo w marketingu jest zrozumiane, że no pewnie są jakieś Facebook ads, są ads Google'owskie, jest SEO, jest content, są wszystkie te elementy, a sprzedaży, to jest dyrektor sprzedaży i on wszystko, od A do Z. Albo jest handlowiec i on od A do Z. Albo tak, do A do Z. Natomiast, okej, no to tyle. To było to podsumowanie drugie. Nie wiem, z czego wynika. Myślę, że to jest dobre podsumowanie. Ale nie wiem, z czego. Wiesz, z czego to wynika? Nie wiem, z czego to może wynikać. Przyczyny mogą być różne, bo to może być po prostu jakiś utarty sposób patrzenia na to. Nikt po prostu tego nie challenge'uje. Ludzie są do tego przyzwyczajeni. Widzą to od swoich dziadków, pradziadków i tym samym modelem tak naprawdę posługują się dalej, bo to wszystko wydaje mi się, że większość z takich rzeczy może wychodzić właśnie z przyzwyczajeń. A to może dlatego, że po pierwsze nie ma firm. Mhm. Znaczy, mi się wydaje tak, jak spojrzeć na firmy konsultingowe, firmy, które wspierają przedsiębiorców, no to jeżeli mówimy o wsparciu działań marketingowych, no to jest SEO, copywriter, osoba od social media. I to jest takie jakby oczywiste trochę, nie? Że są takie osoby. Oczywiście to może robić jedna osoba jeszcze zamiatać, ale takie oczywiste. A w sprzedaży? Jaki byś wymienił tutaj osoby, które... Ja bym wymienił dużo, natomiast w standardzie handlowiec. Handlowiec. Dyrektor sprzedaży i handlowiec, nie? Wydaje mi się, że to powinno się zmienić i jakieś firmy, które się czują na siłach konsultingowe, powinny też spojrzeć na sprzedaż, tak samo jak patrzą na marketing. I myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie. Dywersyfikacja troszeczkę. Podsumowanie na koniec tego odcinka. Dzięki bardzo, Jaden. Było niezmiernie miło. Mi również. Bardzo fajnie się rozmawiało. Dziękujemy wszystkim naszym widzom i słuchaczom i zapraszamy na następny odcinek. Dzięki. Do usłyszenia. Jeżeli zainteresowało Cię to, co usłyszałeś, zapraszamy Cię do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie, gdzie spotkasz się z ekspertami branżowymi i pasjonatami rozwoju biznesu.